Indie! Zawsze chciałem je zobaczyć. Ja też. Zatem patrz. A! Nic nie widzę! Klekocie! Co się dzieje? Cicho, cicho. Te krzyki nic nie dadzą. Antypat przewijał, że tu przylecicie. Warto było czekać. 2 dni bez spania. Jest pan agentem Antypata? Tak, jestem. Jestem dumny, że dostąpiłem tego zaszczytu. Antypat obiecał, że jak proces się zakończy, to nasz Bollywood stanie się Hollywoodem i teraz to tamci będą musieli śpiewać ze słoniami, nie my. Gdzie nas pan taszczy? Bezpieczne miejsce, żebyście już nie mogli więcej przeszkadzać. No dobrze, jesteśmy na miejscu. A teraz spokojnie. Bez żadnych gwałtownych ruchów. Ani mi się śni! Niech mnie bogini Kali. Co tu się wydarzyło? Był pan agentem Antypata i chciał nas pan tu uwięzić. Przepraszam najmocniej. Niech pan lepiej powie, co pan wie o planie Antypata. Niezbyt wiele. Zostałem zwerbowany niedawno, dostałem numer 5 i zadanie, żeby was unieszkodliwić. Antypat zorganizował tu wcześniej jakąś naradę agentów, no ale mnie tam nie było. Teraz chyba się 2 dni nie spałem. Muszę się przespać. Ale jak mamy się stąd wydostać? Spróbujmy znaleźć stąd jakieś wyjście. Poświęcę się i polecę przodem. Doceń to, Klik. Doceniam. Gdzie teraz? Klucz! Przyda się! Ej, nie tędy! Ślepy zaułek. Klucz! Przyda się! Uważaj! Ślepy zaułek.
Uważaj! Klekocie, skup się! Au! Uważaj, klekocie! No dobra, chodź, Klik. Nie możemy tu siedzieć w nieskończoność. No dobra, klekocie, jaki plan? Antypat tu był i odbył jakąś naradę z agentami. Warto by się dowiedzieć, o czym rozmawiali. Słusznie. Poszukajmy echa jego myśli. Aha, tu się coś osadziło. Zobaczmy, co Antypat miał na myśli. Poszukuję optymalnej metody transkrypcji. Zastanawiam się, jak to ugryźć. Tworzę zadanie do rozwiązania. Oto polecenie. Umieść na obrazku prawidłowe znaki drogowe. Droga z pierwszeństwem przejazdu. Stop. Nakaz jazdy w prawo. Zakaz wjazdu. Ustąp pierwszeństwa. Przejście dla pieszych. Droga bez przejazdu. Droga dla rowerów. Zakaz skręcania w prawo. Gratulacje, Klik. To było trudne zadanie. Analizuję charakter zjawiska. Zastanawiam się, jak to ugryźć. Proponuję drogę obejścia zabezpieczeń. Oto polecenie. Odszukaj wszystkie trójelementowe komplety składające się ze słowa i dwóch brakujących w nim liter. Powietrze. Pociąg.
czereśnie. Wróżka. Grzechotka. Pszczoła. Żołędzie. Dźwięk. Gratulacje. Zadanie wykonane. Musimy przede wszystkim pozbyć się słonia. Bez tego nie wrócimy do Megalota. Zasłania przejście. No, nawet mysz się nie prześlizgnie. Zobacz, jaki słodki zwierzak. To mangusta. Poluje na kobry. Co to jest, klekocie? To Taj Mahal. Słynne mauzoleum, które pewien dawny władca wybudował na cześć swojej zmarłej żony. Wybudował je z tektury? Nie, skądże. To tu, to tylko dekoracje do filmu, które przedstawiają Taj Mahal. To fakir. Hipnotyzuje kobrę. Lepiej mu nie przeszkadzać. A nie boli go tył? Podobno nie. Idę. Kobra, jakoś nie lubię węży. Czemu? No wiesz, węże nie jedzą tylko myszy. Czasem mają ochotę na coś pierzastego i wtedy takiemu nie wytłumaczysz, że zadławiłby się twoim dziobem. Nie mam dzioba. Mysz! Ratunku! Tu jest mysz! Hej, mam pomysł. Gdyby jakoś tę mysz wypłoszyć, to może słoń by się przestraszył. Mysz! Gdyby tak jakoś tę kobrę spłoszyć, to może ta spłoszyłaby mysz. Ale jak spłoszyć kobrę? Może przy pomocy mangusty? To jej naturalny i odwieczny wróg. Tam! Mangusto! Tu jest kobra! Łap ją! No i polazł sobie! A miał być gwiazdą filmową! Jak to kocha, to wróci! Zobaczmy, co Antypat miał na myśli. Analizuje charakter zjawiska. Generuje matrycę powiązań. Proponuje drogę obejścia zabezpieczeń. Czytam polecenie. Uzupełnij litery w słowach. Użyj myszki, aby kierować pojazdem u dołu ekranu. Postaraj się złapać klocki z odpowiednimi literami. Musisz rozwiązać 5 zadań z rzędu. Załadowane!
Odpowiedź prawidłowa. Liczę na ciebie, Klik. Odpowiedź prawidłowa. Liczę na ciebie, Klik. Odpowiedź prawidłowa. Skup się, Klik, nadlatują. Odpowiedź prawidłowa. Załadowane. Gratulacje. Zadanie zaliczone. To chyba makieta bramy Indii z Bombaju. Długo was nie było, zaczynałam się martwić. I słusznie. Złapał nas agent Antypata i próbował uwięzić. Ojej! Ale wygląda na to, że nikt mu nie powiedział, jak działa ssak. Rozumiem, że poznał jego działanie na własnej skórze. Coś wam powiedział? Niewiele. Tyle, że dopiero co został zwerbowany. No i że miał numer 5. 5? To oznacza, że oprócz niego jest tylko 4 agentów. Chyba tak. A 2 już zneutralizowaliśmy. W Londynie i w Moskwie. Czyli zostaje 2. Antypat werbuje w Egipcie agenta i wyposaża go w ciepłe ubrania. Magazyn czarnych kryształów w Egipcie jest pusty, ale trop prowadzi dalej do Tanzanii. Antypat przenosi się z Rosji do Indii. Antypat ma gdzieś ukrytą fabrykę czarnych kryształów. Antypat organizuje naradę agentów w Indiach. Agenci lecą do Japonii i Stanów Zjednoczonych. Wyświetlam pozyskane fragmenty myśli Antypata. Może... Czyżby? Tak... Tak... Może... Tak. Idę. Zobaczmy, co Antypat miał na myśli.
Analizuję charakter zjawiska. Zastanawiam się, jak to ugryźć. Proponuję drogę obejścia zabezpieczeń. Polecam czytanie. Wróć. Czytam polecenie. Odszukaj w kłębowisku prawidłowe wyniki zadań, które widzisz po prawej stronie. Piętnaście dodać 17 równa się 32. Dobrze. 26 odjąć 13 równa się 13. Prawidłowo. 25 odjąć 22 równa się 3. Tak. 9 dodać 21 równa się 30. Brawo! 10 dodać 30 równa się 40. To dobry wynik. 20 dodać 22 równa się 42. Prawidłowo. 17 odjąć 6 równa się 11. Doskonale. 4 dodać 12 dodać 3 równa się 19. Ekstra! Brawo! Zadanie rozwiązane. Wyświetlam pozyskane fragmenty myśli Antypata. Zaraz. Czyżby? Zaraz. Czyżby? A może... Czyżby? Tak. Tak. Tu? Może... No, nareszcie! Co my tu mamy? Dużo mamy, Klik. Przeanalizujmy to może w wyszukiwaczu. Słusznie. Jadwigo, prześlij to proszę do wyszukiwacza, dobrze? Dobrze, przesyłam. Szukaj wszystkiego, co może się nam przydać. Wyszukiwacz wskazuje, że jest tu 9 istotnych informacji. Legitymacja numer 4. Legitymacja agenta? Straszny formalista z tego Antypata. Zapamiętaj tę twarz, klekocie. To jeden z agentów. Wygląda na to, że agent numer 4 miał się udać do Japonii. To chyba planowana trasa wyprawy agenta numer 3. Stany Zjednoczone. Jeżeli to, co tu widzimy, to faktycznie wszystkie dotychczasowe działania Antypata, to znaczy, że niczego nie przegapiliśmy i depczemy mu po piętach.
Czarna strzałka oznacza dotychczasową trasę podróży Antypata. Egipt, Włochy, Rosja, Indie. Szkoda tylko, że nie widać skąd przyleciał. Antypat. Rzeczywiście istotny detal. Agent. Szkoda, że nie widać twarzy. Ta przerywana strzałka to chyba plan dalszej podróży Antypata. Jaka szkoda, że nie widać dokąd prowadzi. Brawo, Klik! Znalazłeś wszystkie ważne szczegóły tej myśli. Chodźmy naradzić się z misią. Widziałaś wyniki badania myśli? Tak, właśnie przesyłam je tacie. A dodałaś Stany Zjednoczone i Japonię do mapy? Tam udali się agenci. Już dodaję. Szkoda, że nie wiemy dokąd poleciał Antypat. Hej, dzieciaki! Dobra robota. Ruszajcie za agentami. Jeśli brakuje wam kryształów, to pewnie będziecie się musieli na chwilę cofnąć. Do Rosji na przykład. A co u ciebie, wujku? Jak idą badania? Mozolnie. Wiem już, że czarne kryształy teoretycznie można wyprodukować jedynie w miejscach stykania się naszego świata z antyświatem. Ale nie wiem, gdzie takie miejsca mogą być. Teraz postaram się prześledzić wstecznie proces tworzenia czarnego kryształu. Nic nie rozumiem. Powodzenia, wujku! Dajcie znać, jak odkryjecie coś nowego. Agent tańzański najwyraźniej nie próżnował. I ewidentnie zużył duży zapas czarnych kryształów. Nie zwlekajmy zatem z dekrystalizacją okolicy. Namierzmy może wszystko, co wydaje się podejrzane. Ciekawy przypadek zantypacenia. Kierowca zamienił się miejscami z autem. Brym. Kolega chciał powiedzieć, że zaraz pana uwolnimy. A co to za olbrzymi lej? Nie wiem, ale zastanówmy się. Przyjmijmy na chwilę, że ten lej to przeciwieństwo czegoś, co tu powinno być. Przeciwieństwo leja to chyba góra, co? Chyba tak. Klik! Jakie są słonie? Duże, mają trąbę i są ciężkie. No właśnie, a ten jest lekki, bo się unosi. A zatem ewidentnie zantypacony. Patrz, jakiś świstek papieru. Co tu jest napisane? Trzeba to zbadać na stanowisku badawczym w Megalocie. Tu coś jest. Patrz, lwy uciekają. Dziwne. A widzisz gazelę, która na nie poluje? Tak, to bez sensu, powinno być na odwrót. W rzeczy samej. A zatem te zwierzaki zostały zantypacone czarnymi kryształami. Kawałek papieru. Bierzemy. I jeszcze jeden fragment. Tak, tak. Wkrótce znowu pan będzie kręcił swoimi kółkami.
Analizuje charakter zjawiska. Generuje matrycę powiązań. Wyświetlam najlepszą metodę. Czytam polecenie. Ułóż układankę przedstawiającą mapę Afryki. Może... Zaraz. A może... Zaraz. A może... Tak. Tu? A może... Może... Czyżby? Tu? Zaraz. A może... Może... Tu? Może... Tu? Zaraz. Zaraz. Afryka ułożona. Gratulacje. Bardzo dobrze. Pobieram kryształy. I po kłopocie. Wybawcy! Dziękuję wam, nieznajomi! Jestem Mister Kiboko, strażnik Parku Narodowego Serengeti. Bardzo nam miło. Gotowy do dekrystalizacji? Zawsze. Analizuje charakter zjawiska. Generuje matrycę powiązań. Tworzę zadanie do rozwiązania. Oto polecenie. Przeczytaj zadanie i udziel prawidłowej odpowiedzi. Musisz rozwiązać 5 zadań z rzędu, żeby rozbić strukturę krystaliczną. Dobra odpowiedź. A oto następne pytanie. Dobra odpowiedź. A oto następne pytanie. Dobra odpowiedź. A oto następne pytanie. Dobra odpowiedź. A oto następne pytanie.
Gratulacje, Klik. Rozwiązałeś 5 zadań z rzędu. Sukces. Sukces. Finalizuje proces dekrystalizacji. Mieliśmy rację. Ten lej to była antygóra, a konkretnie w tym przypadku antyKilimandżaro. Co? No ta góra, Klik, tak się nazywa, Kilimandżaro. To najwyższy szczyt w Afryce. Właśnie ją uratowałeś. Pośpieszmy się. Gazela szykuje się do ataku. Poszukuję optymalnej metody transkrypcji. Generuję matrycę powiązań. Tworzę zadanie do rozwiązania. Polecam czytanie. Wróć. Czytam polecenie. Rozwiąż krzyżówkę. Podpowiedzi do haseł znajdziesz najeżdżając kursorem na strzałki w kratkach. A może... 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 Tu? Może... Tak... Może... A może... Tak... Zaraz... Tak... A może... Zaraz... A może... A może... Czyżby? A może... A może... Zaraz. Zaraz. Zaraz.
czyżby? Zaraz. Czyżby? A może... A może... Czyżby? Tu? Tak. Zaraz. Czyżby? Tak. Zaraz. Czyżby? 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 Tu? Tak. Krzyżówka rozwiązana. Gratulacje, Krik. Ta była wyjątkowo trudna. Sukces. Sukces. Finalizuje proces dekrystalizacji. Ech, to koło życia na Serengeti. Dobra robota, Klik. Uratujmy tego biedaka, bo nam zaraz odleci. Poszukuję optymalnej metody transkrypcji. Generuję matrycę powiązań. Wyświetlam najlepszą metodę. Oto polecenie. Znajdź wszystkie ukryte pary zwierząt. A buffalo. A lion, an elephant, a gazelle,
A rhino. A flamingo. A hippo. Camel. Pelican. An ostrich. A crocodile. A zebra. A giraffe. A vulture. A cheetah. Gratulacje. Wszystkie zwierzęta zostały odnalezione i połączone w pary. Sukces. Sukces. Finalizuje proces dekrystalizacji. Nie ma za co, mój malutki, ale postaraj się więcej nie wciągać trąbą czarnych kryształów. Spróbujmy złożyć tę notatkę. Oto co znaleźliśmy. A to na dole? To fragment, który znalazłem w magazynie czarnych kryształów w Egipcie. Dobra, mamy całość. Instrukcja. Towar należy zakopać w ważnych miejscach. Dostarczyć do... Mister Kiboko, Park Narodowy, Serengeti, Tanzania. Mister Kiboko? A to nie ten strażnik, którego uwolniliśmy z kłopotliwej sytuacji z jeepem? To on! Czyżby był agentem? Kompletne wariactwo. Latające słonie, gadające jeepy. Antypat działa coraz bardziej skutecznie. Trzeba to szybko posprzątać. Do roboty, chłopaki. Nie dajmy mu zwyciężyć. I miejcie oczy otwarte na agenta. Stój, agencie. Rozszyfrowaliśmy ciebie. Klik. Gotowy? Gotowy. Nie, poczekajcie. Nie jestem żadnym agentem. Wszystko powiem, tylko nie strzelajcie z tego czegoś do biednego mistera Kiboko. Dajmy mu szansę. To ja tu wszystko popsułem. Ale nie specjalnie, o nie. Zostałem oszukany. Chciałem, żeby tu wszystko tak wyrosło, żeby urodzaj. No i znalazłem takie ogłoszenie o super nawozie z Egiptu. Proszę mówić dalej. Co tu dużo mówić? Zamówiłem dużą ilość. Czekałem. Przysłali mi dużo skrzyń pełnych takich dziwnych kryształów i kazali zakopać. Zakopałem. A następnego dnia miałem już tylko ochotę jeździć szybko po bezdrożach parku. Co o tym myślisz, klekocie? Myślę, że mister Kiboko mówi prawdę. Wygląda na to, że padł ofiarą podstępu Antypata. To nie była robota agenta. A czyja? Mister Kiboko sam to zrobił, myśląc, że czarne kryształy to nawóz. A zatem Tanzania to ślepy zaułek. Ale przynajmniej jest tu sporo kryształów. Zbierzcie ile się da i lecimy dalej. Osiągnięto wystarczającą moc generatora, aby podróżować do czwartej strefy.
potworne, ale przynajmniej nie musimy się głowić, co tu zostało skrystalizowane przez agenta. Sprawa jest jasna. Ten jakiś taki dziwny. Bo reprezentuje tradycyjne budownictwo japońskie. Zdekrystalizujmy go. Analizuje charakter zjawiska. Generuje matrycę powiązań. Wyświetlam najlepszą metodę. Czytam polecenie. Dopasuj zegary elektroniczne do wskazówkowych, tak żeby oba wyświetlały tę samą godzinę. Wciśnij przycisk Sprawdź, żeby zobaczyć, czy wszystkie zegary znalazły się na swoich miejscach. Pół do drugiej w nocy. Druga w nocy. Piąta 20 nad ranem. Dziewiąta 25 rano. Dwunasta 30. Dziesiąta 55. Punkt 15, czyli trzecia po południu. Osiemnasta 50. Dwadzieścia po ósmej wieczorem. 23:30. Gratulacje. Widzę, że świetnie znasz się na zegarku klik. Sukces. Sukces. Finalizuje proces dekrystalizacji. Budynki nie powinny łazić luzem po mieście. Chodźmy w godzinę. Słusznie. Analizuję charakter zjawiska. Zastanawiam się, jak to ugryźć. Wyświetlam najlepszą metodę. Polecam czytanie. Wróć. Czytam polecenie. Przeczytaj tekst o Japonii, a następnie odpowiedz poprawnie na 5 pytań, które ci zadam. Tym razem musisz jednak przeczytać pytania samemu. Thank you.
Przeczytałem. Doskonale. A oto pytania. Dobra odpowiedź. A oto następne pytanie. 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 Świetna odpowiedź, Klik. Zadanie zaliczone. Bardzo dobrze. Pobieram kryształy. Zobacz, nasza Godzilla chyba się pogodziła ze swoim losem i wróciła do postaci zwykłej jaszczurki. Dziękuję wam, przybysze. W nagrodę za uratowanie mojego ogródka możecie go sobie trochę pokontemplować. Pokątem co? Psst. Po prostu zrób mądrą minę i patrz się na te małe drzewka bonsai. Dobra. Już. Dziękuję. Ja, prawdziwy Transformers! Ekstra! Ssakiem go! Analizuję charakter zjawiska. Generuję matrycę powiązań. Tworzę zadanie do rozwiązania. Oto polecenie. Ułóż układankę, pilnując, żeby wszystkie elementy były prawidłowo podpisane w języku angielskim. Zaraz. Tu? Tak. Tu? Gratulacje. Udało ci się ułożyć układankę. Bardzo dobrze. Pobieram kryształy. Transformers okazał się być wielkim korkiem. Ciężko powiedzieć, która wersja jest bardziej szkodliwa dla miasta. Poznaję tę facjatę. To agent Antypata. Przygotuj się na szok, numerze 4. Moment, tylko przełknę kalmara. Już. A teraz niech pan wyjrzy przez okno i zobaczy, co pan tu narobił. No, strasznie mi wstyd. Ależ się dałem wykorzystać temu Antypatowi. Czy mogę wam jakoś pomóc, żeby odkupić swoje winy? Niech pan powie, dokąd miał lecieć Antypat z Indii. Do Peru. Chciał tam zwerbować nowego agenta. A czym on właściwie lata? Czasem samolotami, czasem takim małym, dziwnym pojazdem. Ruszajmy, Klik, a pan niech tu może trochę pomoże ogarnąć po tych potworach. Tak zrobię. Znaleźliśmy agenta! Poczekajcie moment, niech tata też to usłyszy.
Tak, słucham. Cześć, wujku. Wiemy już, dokąd poleciał Antypat. Do Peru. A zatem czeka was wyprawa do Ameryki Południowej. Misiu, dodaj do waszej mapy Peru. Już to zrobiłam, tato. Wujku, odkryłeś coś nowego? I tak, i nie. Prześledziłem proces tworzenia czarnego kryształu. Zgadnijcie, z czego powstają? Z mroku? Z dwutlenku węgla? Z soi? Bo teraz wszystko się robi z soi. Nie, ze śniegu. Antypat przerabia śnieg na czarne kryształy. Ale jak? Gdzie? Nie mam pojęcia. Może w Peru się dowiecie? Powodzenia!